obawiam się, że mogę mieć takie włosy przez cały tydzień. No a jakie to są włosy? Pokaż. Takie. Pokaż mi. Muszę iść do fryzjera. Stary, przyniosę ci szczotkę zaraz, bo... No przynieś szczotkę. Musisz wyglądać jak człowiek. To wiesz, jednak. Pamiętaj, że moja mama to robi. O, stary, wyglądasz jak ja w latach świetności 2011-2012. Tak, właśnie się czuję. Przyniosłeś tą szczotkę. Nie, jest okej. Okay. Jestem, nie, słucham Tokio Hotel. Zobacz, Tangle Teaser. Jest taka, co masuje włosy od razu, głowę. O, Klaus. Daj tak, oddaj na Klausa. Nein! A teraz jestem... Nie, to jest teraz jestem, teraz ładnie jestem twoim nowym proboszczem. A nie wygląda ksiądz na księdza. To jest... Drodzy, kochani, Johnny Bravo po tygodniu w Radomiu. Stary, podkręcasz mnie. To z kolei, mama mówi, idź się pobawić z kuzynem, kuzyn jest normalny, kuzyn. A teraz mój ulubiony, najlepszy. Ja! Jaki młody, przystojny chłopiec. O, znaczy nie wygląda jak jeden z Kraftwerk? Ja nawet nie wiedziałem, że to jest Kraftwerk. W sensie znam melodię, nie wiedziałem, że to jest Kraftwerk. Odnośnie melodii, których nie znaliśmy, kurde, bądź nie. To jest dobra stylowa. Dostaliśmy maila, który mówił, że Norbi, kobiety są gorące. No. To tak naprawdę jest trochę podobna melodia do tego. Gorące, kobiety są gorące. W sensie, okay, że ktoś miał znajomego ze Stanów, śpiewał tę piosenkę. Ja mówię, wow. Mówi, ja znam tę piosenkę. To jest on, tak, w Stanach znają Norbiego? To było o polskich korzeniach. Osoba ze Stanów, ale z polskich korzeni, tylko nie znała tej tak kobiety. Jak gorące. Bardzo często podróżuję do Stanów Zjednoczonych. Uwierzcie, tam marka Haier wiele znaczy, a P5 jest przebojem sezonu. O polskich korzeniach, drodzy państwo, rdzennie polskich korzeniach, to trzeba być, żeby być chrześniakiem Ignacego Mościckiego. A, to dzisiaj jest ten temat. Włodni wysyła link z RP.pl. Brzmi jak rządowy serwis RP.pl. Lead tego artykułu. Chrześniacy Mościckiego chcą odzyskać pieniądze. Myślę sobie, oho, czyli zamieniamy się już w Jaszczura i Ludwiczka. Tak, tak, ja myślałem, że o to chodzi. Myślałem, że ktoś ma taką presupozycję, że nadal powinno istnieć stare państwo i dzisiejsze państwo to jest banda przebierańców, która ukradła nam państwowość. I trochę w sumie o to chodzi. Kacper, wyjdź! W 1926 roku Ignacy Mościcki chciał zwiększyć dzietność w Polsce. Że zwiększyć dzietność? Tak. Jak Elon Musk? Tak, nie, jak PiS. Że, no ale PiS-owi się nie udało. 500 plus. Elon Musk przynajmniej ma ósemkę dzieci. Ale dobrze. Jedno z nich ma imię tak, jak ja daję czasem randomowe nazwy plikom na pulpicie. Też. Przepraszam. Finalist. Co za sztuka robić dzieci? To jest bardzo przyjemne w ogóle. No właśnie. Ale wychować to już nie jest takie przyjemne. Bo musisz się postarać i poświęcić siebie. Anyway, 1926 rok, Ignacy Mościcki. Mhm. Zwiększmy dzietność w Polsce, żeby było więcej... Czy to jest historia bez cenzury? I wtedy Ignacy Mościcki! O, dobrze! Ja to już miniaturka mamy, dzięki. Kilka słów o Wojciechu Drewniaku. Ktoś na maila wrzucił info, że ktoś oddawał nasze książki razem z książkami innych youtuberów. A nie, to oddało nie. Cię do biblioteki, czy od razu na makulaturę, szczerze? To nie z tego, przepraszam, to ja to znalazłem na Oliksie. Jak googlowałem samego siebie, ale nie pytajcie czemu. Wpisałem w Google Wodek Markowicz i wyskoczyło Wodek Markowicz na Oliksie. Myślałem, że chodzi o moje aukcje na Oliksie, że Google jest wiek ten, a chodzi o książki i... Patrz, stary, na samym końcu to chyba było? Mhm. Książki youtuberów, stary. Jest aukcja... I za ile? 8 dych chyba. Nie to powa dycha, wybuchające beczki. O, web shows. No to ja chciałem powiedzieć, że z tych książek... A nie ma to Wojtka Drewniaka, sorry. Sorry, musisz mi przestać przerywać, bo ja muszę skupić to, zapraszam. Dobrze, okej, bo to jest ważny temat. Wojtek Drewniak nikomu nie przerywa w programie Topowa Dycha. Ignacy Mościcki w 1926 roku chciał zwiększyć dzietność, jak już ustaliliśmy. O, fuck, ostatnie pytanie. A która RP wtedy była? Druga. No nie? Właśnie. Już teraz nie przerywam, tylko najważniejszą rzecz chciałem zaznaczyć. I obiecał. Obiecał, że zostanie chrześniakiem każdego siódmego dziecka w rodzinie, jeśli się takie urodzi. Chrzestnym. Że siódme dziecko będzie chrześniakiem jego. Tak. Żeby ktoś dobił do siódemki dzieci. Mhm. To on będzie chrzestnym. Tak. Okay. No i jako chrzestny tego chrześniaka dostanie 50 zł, to wtedy była równowartość wynagrodzenia nauczycielskiego na przykład, czyli taka średnia pensja. Ale raz czy zawsze? Raz i to trafi, ten kapitał trafi na 6% oprocentowanie. I to nie zostało wypłacone wtedy, no bo ludzie chcieli sobie dotrzymać na lokatę. I teraz powstało coś takiego jak Stowarzyszenie Chrześniaków Ignacego Mościckiego. Wow. I ci ludzie, którzy nadal żyją,
domagają się tych pieniędzy po czasie od obecnego rządu, bo według nich to nadal obowiązuje. Nadal obowiązuje. Ja bym im wypłacił, bo to jednak procent składany, nie? Kandydatów na chrześniaków szukali urzędnicy, a najczęściej zgłaszali się sami rodzice, no bo jak już poszła taka informacja, no to mogło się zgłosić tak jak po 500+. Był jednak warunek. Rodzina musiała być rdzennie polska i nie karana. No i to są zawsze te najlepsze warunki. I nie z rodziny z pustek, nie pół zwierząt. Nim przyszło z Warszawy potwierdzenie, że przysługuje ci bycie chrześniakiem ojcieckiego, rodzina była dokładnie prześwietlona przez proboszcza starej i miejscowej. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Rodzice chrześniaków nazywali ich zazwyczaj Ignacy. Dzisiaj, jak się to wyliczy, te 50 zł po przeliczeniu na denominację i tak dalej. To są 4 żabsy i gumy Orbit? Wkład od prezydenta jest wart nawet 500 000 zł. Ale na sztukę? Tak, na głowę. I nie jest to pierwszy raz, gdy chrześniacy starają się odzyskać środki z czerwonych książeczek. W 2001 roku założyli Krajowe Stowarzyszenie Chrześniaków Prezydenta II RP. Krajowe Stowarzyszenie? Które starało się dotrzeć... To brzmi jak fake. No nie, właśnie nie. Ale które starało się dotrzeć do wpływowych polityków, a także skierowało pozew do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. I co ciekawe, stary, siedzibę mają w Podkarpackiem, w miejscowości Kolbuszowa, tam gdzie grałem na Dniach Kolbuszowej, w kapeluszu i koszulce Behemota. I pomyślałem, że możemy zadzwonić. Do kogo? Do tego stowarzyszenia. Nie! Boże, proszę, nie! Nie dzwoń, czemu chcesz do nich dzwonić? No, po pierwsze, znaczy w artykule jest napisane, że... Nie ma takiego numeru. Po co ty chcesz do nich dzwonić? Spytać, jak idą sprawy. Aha, okej. Ministerstwo Finansów stare odpisało na tę sprawę w 2013 roku. Obowiązujące wówczas przepisy prawne nie przewidywały ogólnej sukcesji, ani też innego następstwa prawnego po bankach, które uległy likwidacji. Lech Kaczyński, nie jest napisane w którym roku, spotkał się z nimi. Na początku XXI wieku. Ale to jest dokładna data. To na początku XXI wieku. To można się domyślić, nie? Swoją liczebność wtedy szacowali na około 300 osób, stary. Czyli z tych 900, 300 przeżyło tak dużo? No to był który 20, któryś tam brał. Po wojnie? Czemu nie? Z czasem usłyszeć można było ich coraz rzadziej, co spowodowane jest biologią. Dziś chrześcijan... Jaki w ogóle artykuł? A telefon w ich stowarzyszeniu już nie odpowiada, to właśnie... A, no to widzisz. To, że właśnie się dowiedziałeś. Nie za historię, nie? Czy nie? Trochę szkoda, że oni nie dostali tych pieniędzy, no bo w sumie ktoś im to jednak obiecał. No. Oni mogli sobie to w sumie... Oni w ogóle imiona mają po całe... Tak, a w ogóle jaki 500+. Wczesne. Właśnie, ile to by państwo budżet kosztowało? 300 osób, stary, 300 osób, co? Siódme dziecko? Na siódme dziecko. Trzeba mieć 6 dzieci jeszcze. Mogło się mieć więcej, nie? Ale, ale siódme było, stawało się chrześcijankiem. No to jakby, ponoć po siódmym dziecku, to już każdemu dajesz na imię ty. Ile lica ma dzieci? Mówisz 7. Czyli tylko na osobę dziecko ktoś dostał. No nie, tak pomyślałem, że to mega ciekawa historia, bo na początku myślałem, argumentem na posiadanie dużej liczby dzieci jest były lider Acid Drinkers? Nie, tylko mi się skojarzyło, bo to jest jedna osoba, którą kojarzę, że ma tak dużo dzieci. Aha. I ona jest argumentem, bo istnieje. Że to jest jedna osoba, którą znaczy... Nie znam. No, to w Polsce ma najwięcej dzieci. What the fuck, co? Słuchajcie, no SK, i to jest w ogóle świeży news, więc jak zawsze, nie, chyba nie. A, urodziła 69 dzieci, ta kobieta urodziła najwięcej dzieci w historii. SK donosi, SK lubię newsy z SK, bo są takie DLS-y, takie randomowe trochę. Pani, szczerze mówiąc, pominie, wygląda jakby urodziła prawie 70 dzieci. Wygląda, szczerze mówiąc, jakby czekała tylko na to, czy może urodzić jeszcze jedno, a do tego ale to... wygląda trochę jak Hitler. Nein! Przepraszam. Ale to jest, rozumiem, rodzenie dzieci non-stop. Od porodu do porodu, cały czas, nie? 69. To jest Fiodorowa Wasiliewa, Rosjanka z miejscowości o śmiesznej nazwie Szuj. Ej, SKPL. A w sumie nie wiem, czy to jest prawda, nie? Czy sugerujesz, że jak SKPL coś donosi, to nie jest prawda? Stary, tam pracują dziennikarze. No. Autorem tego postu jest stary Facebook, / Wyspa Mężczyzn. W Morzu Kobiet. Stary, 202 obserwujących. Czyli to jest źródło tego newsa. Co znaczy Wyspa Mężczyzn w Morzu Kobiet? Tak się nazywa źródło, no bo tu SKPL podała Wyspa źródło. Mężczyzn, kurde, czyli nawet nie z Wikipedii, tylko z Wyspa Mężczyzn w Morzu Kobiet. Normalnie, speja. Dziś można zastanawiać się, jakim cudem kobieta była w stanie przy ówczesnej medycynie w Rosji, dobre pytanie, urodzić tak wiele dzieci. Archiwalia miejskie wskazują, iż większość jej ciąż była mnoga, a w sumie było niż 27. Ciąż. 27 mnogich ciąż. Kobieta miała urodzić 4 razy czworaczki, 7 razy trojaczki, 16 razy bliźniaki. To brzmi jak fake. Wydaje się, iż te dyspozycje rozrodcze wynikały z cech genetycznych i biologicznych. Ostatnie dziecko urodziło, gdy miała ponad 50 lat. Naprawdę na jej twarzy to jest wymalowane. A do tego trochę wygląda jak Hitler. To nie jest ona. Przecież nie było aparatów w XVIII wieku. Am I correct? Nie, w XIX wieku nie powstały. Kim są pogromcy mitów? Ja się nazywam Wodek Markowicz. Ja się nazywam Karol Pocierek. No to dobra, to ale mamy tutaj w Polsce rodzinę Karczewskich z gminy Grodziczno na Mazurach. Najliczniejsza. Razem lepiej ORK, to jest stronka, której ufam. 23 osoby. Zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu, stare przyjaciół rodziny. Pojawili się na scenie, zostali przywitani przez liczną publiczność burzą oklasków.
Niesamowita sprawa. Patryk. Karolina. Monika. Łukasz. Sylwia. Dawid. Kinga. Mateusz. What the Mikołaj. Fuck, stary. Katarzyna. Sebastian, syn Adrian. Artur. Kamila, syn Hubert. Aneta. Agnieszka. Daniel. Wiktoria. Błażej. Rodzice Jan. Drożyna. To rodzina państwa Karczewskich. Stary. I teraz pomyśl, że przychodzisz sobie do domu i jest na przykład rozbity jakiś wazon, nie? Jest tak, kto to zrobił? Nie, jak w Spider-Manie, nie? Albo stary pomysł, że wreszcie rodzice, wiesz, wysupali trochę grosza i kupili kompa. Patryk już grał, Kuba już grał, Grzesiek już grał, Łukasz już grał, Maciek już grał, Adam już grał. 5 minutes later. Wojtek już grał, a ja jeszcze nie grałem. No oni mają cały dzień. Oni mają cały dzień, a ja nie mam. Fuck. Jestem najstarszym w rodzinie, pierwszym, mam 32 lata. Co czułem, kiedy przychodziło nas na... Kurde, to jest żal wygląda na 30. Powinien powiedzieć, co czułem, jak przychodziłem na świat? No nie wiedziałem, że jeszcze tyle nas będzie. Byłem szczęśliwy, no to kolejny brat, kolejna siostra, mógłbym się z kimś pobawić, podzielić swoimi troskami, kłopotami. Ja tylko chciałem powiedzieć, że do nas nie przyszła kamera TVP2, żeby powiedzieć, że to jest rodzina Karoliny i Karola Paciorków, którzy mają zero dzieci. No bo jest dużo innych rodzin, które ma zero dzieci, a nie ma ani jednej takiej, która ma 21. Dobra, ale u nas jest najmniej dzieci, jak tylko może być. Plusem naszej rodziny jest to, że jest wsparcie braci, sióstr. Także jedno drugiemu może pomóc. Dobra, trochę za głośną muzykę, wydaje mi się. Plusem są niektórzy ludzie, którzy nie mogą docenić tego, że są takie wielodzietne rodziny, które dają sobie radę. To jest pamiętaj 2011. Ja chciałem zauważyć, że jak ja bym miał autobus, to też bym się tak opierał w swoją wycieraczkę swojego autobusu. Hej, mam na imię Mirek, to jest moja firma transportowa Mirekpol. To jest jeden z moich najnowszych nabytków, jest to MAN model F278, mieści on 47 pasażerów w pozycji siedzącej oraz 21 osób w pozycji stojącej. Tutaj mamy luki bagażowe, po obu stronach po 3 włazy, w każdym z nich mieści się około 5000 litrów załadunku. Jeżeli chodzi o funkcję tego autobusu, to oczywiście mamy tutaj poza wysokoprężnym silnikiem MAN 3-litrowym o mocy 200 koni mechanicznych. Mamy oczywiście klimatyzowaną kabinę z podwójną klimatyzacją strefową dla kierowcy oraz klimatyzacją dla pasażerów. Mamy w środku również zestaw audiowizualny, multimedia i rozrywka, na który składają się 2 monitory o przekątnej 8 cala CRT, odtwarzacz DVD RW AVI, który jest w stanie również obsługiwać pliki w formacie DivX, głośniki, które są Boso, 3 fotele, także bardzo wygodnie. A jest cała wycieczka jest może wyglądać. Toaleta jest na Orlenie. To są wycieraczki. Kurwa. Chciałbym mieć taką firmę transportową. A byś się ubierał też w marynarkę i garnitur, czy cały, czy...? Nie, jakbym mi prowadził, oczywiście, że tak. Takie ciepło, tą więź, gdzie... No to w prezes fundacji razem lepiej. Nie, to nie jest właściciel tego autobusu. No widzisz, wygląda jak właściciel. Ale nie, fundacja może mieć swój autobus przecież. Tej więzi nie ma w większych rodzinach, nawet 5-6-osobowych, gdzie dochodzi do patologii. Tutaj Jezu! Czyli tak, czyli w 5-6-osobowych rodzinach dochodzi do patologii, ale w 21 to już nie jest patologia, bo to już jest osobny kraj. Kiedy myślę o swoich rodzicach, mówię, że mają duże serca. Ja bym szczerze mówiąc, jakbym był dzieckiem w takiej rodzinie, to bym złożył życzenia w koncercie życzeń na TV Trwam. Ej, nie złożyłeś mi życzenia na TV Trwam. To prawda. Możemy wypełnić dzisiejszy odcinek, nadaję do tego, dobra? Dam ciebie. Daj mnie. Karol Paciorek. Jakieś ładne zdjęcie takie bardziej, wiesz. A nie masz jakiegoś swojego? Albo z Instagrama? Nie, bo to nie może być takie. To jest takie najbardziej memowe twoje. No co tam myśli? Wybrałeś zdjęcie, na którym jestem wyglądam najgrubiej. Dzięki, Włod. To jest super miłe. Nie, Karol Paciorek, ładne zdjęcie napisze. Może to? No nie może być takie, widać to też jest z pracy. Daj wyślij z Dudą klatkę wspólną, to na pewno puszczą wtedy. To może jutro wyślemy, w sensie jutro z początkiem odcinka. Może. To cliffhanger. Cliffhanger w takim razie, drodzy Państwo. Jutro Telewizja Trwam, wy miejcie dzieci albo nie miejcie. Jak chcecie. Ale przede wszystkim, jeżeli nazywacie się Ignace. Spustek. I nie macie pół zwierząt w swoim rodowodzie, nie jesteście karani, jesteście w pełni Polakami, to rdzenie. I tak nie dostaniecie pieniędzy od Mościckiego, ponieważ no po prostu nie. No już nie. To po prostu. Do roboty się trzeba wziąć, można dzieci robić na przykład. Tymczasem Wam dziękujemy i zobaczymy się już jutro. I bądźcie lekko stronniczy. Nie wiem, jak Radek sklei te tematy wszystkie. Radek wytrzyma.